No, dzień dobry. Dzień dobry. Żyjesz? Mężu. Nie odzywa się. Mamy. Niedzielę mamy. No, bierzemy się do roboty. Starczy tego? Dobrego. No tak pospałam, powiem wam. Obudziłam się ogólnie 6:20 chyba. Znaczy obudziłam się wcześniej. Leżałam dość dłuższą chwilę. Bo jeszcze było tak cimno. Tak? Po 6:00 było? Jakoś tak, wcześniej było. No. I bierzemy. Ale czekałam, aż reszta wstanie załogi. No. Bierzemy się za zupkę. Będę wstawiać. Córa poszła do pracy. Wyszła. O 9:00 chyba. Mężu wstał. Mężu! Czego? No mówię dzień dobry. Czego się drze? Nie dał se wczoraj ogolić głowy. Zaraz nastąpi ogolenie. A ja wstawiam zupkę. Ryżową zupkę. Mamy tu. Co to jest? Udo z kurczaka. Też miałam wczoraj wyjąć, żeby się odmroziło, no i... No i zapomniałam. Ale wyjęłam z 2 godziny temu. Jedno takie wielkie, jedno takie malutkie. I zrobimy ryżówkę. No. O, i się robi. Ja już kawkę wypiłam, herbatkę wypiłam. Śniadanko zjadłam. Dojadłam resztę pasztetu. Tak, cały pasztet zeżarłam. No. Ale dobry był, zeżarłam. Trudno się mówi. O, właśnie... Widziałam, że coś mało. O, pranie się wyprało. A jeszcze pranie wstawiam, jak wstałam. Właśnie się wyprało. Idę powiesić. I nie wiem, czy drugie nie nastawię. I ogarniamy tu bajzello. Robimy zupkę. I zobaczymy, co dalej. Co dzisiaj dalej? No, bo będę musiała te sałaty zużyć. Może sobie na jutro zrobię. Jedna parówka została. Aż. Chleb prawie zeziarty. Także było ostre odpoczywanie i ostre żarcie było. No ale co? No zupka będzie. A później pomyślimy, co jeszcze może zrobimy. Nie wiem, bo na razie nie mam pomysłu.
I wezmę się za te buraki chyba. No. Tak. Tak, tak. Także. Także ten. Musiałabym włosy umyć. Ale to chyba dopiero umyję rano. Chyba, że na wieczór. Też się zobaczy, jak to nam pójdzie dzisiaj. A ja się biorę, moi drodzy, za Gary. Pomyję Gary. Pomyję Gary. Mężu mi powynosi tutaj wszystkie jakieś śmieciowe rzeczy. No i to będzie taki plan na dziś. Dopijam herbatku. Merry Christmas. Wiecie co? I znowu kłopot. Znowu kłopot. Bo się zorientowałam, że mam mało octu. O. I trzeba będzie skoczyć do żabki. Zobaczyć, czy jest ocet. Ciekawe, czy w żabce mają ocet. No bo mam chęć zrobić te buraki, no. Nie chcę odwlekać. Chyba jest w żabce ocet, nie? O. Już się chwilę gotuję, to damy sobie jarzynkę mrożoną. A co? Ja nie wiem, gdzie są wszystkie te moje klipsy takie. Miałam kiedyś w Ikei, bodajże, takie, wiecie, klipsy, nie? Do zamykania. O, tu mam na płatkach. O. No jest na płatkach. Co? Co? Wstawisz mi jeszcze kawę? Wstawię. Ale podjedziemy do żabki. Bo nie mam octu. Coś za coś. No i nie mam pojęcia, gdzie mam te klipsy. O, może się za tą szufladę wezmę dzisiaj. Bo tu jest normalnie. Szkoda gadać. No nie wiem, nie mam pojęcia, gdzie ja te klipsy. One mogą być. O, gumeczką zwiążę. I się bierzemy. Tu wziąłem sobie garnek. Muszę te garnki pochować, bo tu wszystko mi stoi na wierzchu. Matko jedyno, matko jedyno. Mamy liszczek kolaurowy, ziele, no bo bez tego nie ma zupy u mnie. Niektórzy twierdzą, że to zakwasza. Nie wiem, nie mam takich doświadczeń, że to zakwasza. A, bo jeszcze rano czajnik odkamieniałam, wiecie, bo już filtr dawno do wymiany jest. No ale trzeba do oszołoma się wybrać po ten.
tak nie za bardzo, nie po drodze. Też ci zrobię Merry Christmas. Merry Christmas! No a wiecie, że ja od paru dni chodzę i se śpiewam świąteczne piosenki? Ja nie wiem, co to się dzieje z człowiekiem. Czup! Po prostu. O Boże, bo mam garnek do umycia w tym. Dobra, to niech się dalej gotuje. Nie wiem, jak się do tego zabrać. No nie wiem, po prostu. Tak bym chciała mieć normalną, dużą kuchnię, powiem wam. Tak bym chciała. Może kiedyś się doczekam. Taką normalną, jako osobne pomieszczenie. Nie ten mój zakątek. O, moje selery. A jeszcze listków damy do zupy. Patrzcie, jaki wielki. A ten płaski. Ten wielki, ten płaski. Gdzie tu mam dać na razie tu do, na ziemię? No bo nie mam gdzie, nie mam gdzie. No i buraki mam tu. Będziemy to obrabiać. Już mi się ziemi, ale i tak będę sprzątać, więc... Chyba mu do kawy nie naleciało. Musimy je rozmiarowo ogarnąć, nie? Tego niedziela, jak się zrze. Niedziela nam przepłynie pod znakiem buraka. Najpierw ja je wszystkie poobieram, później rozmiarami je ogarniemy. O. Żeby je ugotować, nie? Takie malutkie osobno, te większe osobno. Na razie będziemy po kolei je tutaj... Mogłam to w sumie od razu zrobić, ale nie byłam pewna, czy ja będę dzisiaj to robić. I kiedy będę to robić, a wiecie, jak zerwane z botwiną, z tym zielem, w sensie, to dłużej by postało świeże, nie? Więc nie zrywałam, ale że mam dzisiaj chęci, to zaś octu mi brakło. To jest zdecydowanie za mało octu. Ja sobie to odstawię tu. Kuziwa, kuziwa. Mężu ogolony. Zrobisz mi tej kawy? No, zrobiłam już. Mężu ogolony. Wypachniony. Będę brać. Panie, coś pan, gdzie tu mężu mam? No, pan tu nie stał. Idź pan. No czubek. Czubek. Czubek z czubkowa. No chwilę mi to zajmie, widzę.
ale wyrobimy wszystko, co się da. Gorczycę mam. Przynajmniej tak mi się wydaje. Zaraz sprawdzę. Nie wiem, czy coś by można było z tej butwiny jeszcze zrobić. Bo na niektórych jest fajna botwinka, jak na wiosnę. Meluzyna, meluzyna. Takie hity, satelity. Wiecie co, ja sobie idę z tym usiąść. Bo mnie nogi będą boleć. I jak skończę, to wam pokażę, ile wyszło już po obraniu. Bo na pewno będzie dużo mniej niż z tą nacią, z tą butwiną. Bo na razie mam tyle. No jeszcze będą myte, nie wiadomo. No zupku się robi. Niech się robi. Tak. I już zrobione. No, tu mam takie całkiem te malutkie buraczki. To zrobię je w całości. Nigdy nie... O, krzywo coś. Nigdy nie robiłam w całości. Znowu to opada. Nigdy nie robiłam w całości, to zobaczymy, jak wyjdą. Są takie całkiem malutkie i takie troszkę większe. Tu mam takie większe. To tyle wyszło. A tu jeszcze mam trzy takie wielkie. O. Trzy takie wielkie. Te wielkie wstawię osobno. Ale najpierw jedziemy do żabki chyba, nie? Nie wiem, czy jest jakieś inne. Jedziemy poszukać octu. Pojedziemy do żabki! No, nie wytrzymy. Do żabki! Chyba się wyspał. No właśnie, kuźwa, nie. Nie? Nie. Jestem wciąż niewyspany. Naprawdę? No. Bez zabrakło tych 15 minut drzemki jeszcze. Nie wytrzymam. No to mówię, tak za dużo nie wyszło tych buraków po obraniu ich. Co to mam tu? No ale zrobimy, ile jest, nie? Z tych dużych trochę wyjdzie, z tych trochę wyjdzie. No, tak jak mówię, ja będę je gotować wielkością, żeby, wiecie, jedne się nie rozgotowały, a drugie nie. No zupa się gotuje, to ja zupę wyłączam na razie, bo jeszcze ryżu nie dałam. Ona włącza, bo ryżu nie dam. No włączam, bo ryżu nie dam. Bo ryżu nie dałeś. Idziemy do sklepu. Ale wyłącz, bo ryżu nie dałeś. Nie dałam. A masz ryż? Mam. I to wyłącz. Wyłączyłam. No to dobrze. Cieszę. Uwaga, bo kręcę. Nie odwracaj się najwyżej. Pokaż nową fryzurę. Nic nie będę pokazywał. Pokazywałem, jak byłem mały. No, był ocet w żabce. Był ocet. Za 6,50, ale był. Więc robię buraki, wstawiam. Tylko tyle panu mamy? Fucking shit. No ale to ja jutro kupię, wracając, albo bo to... Zawsze nie ma co płynu kupować. Więc robię buraki. Mieliśmy jeszcze bułki, były świeże wypieczone. Dwie kajzerki, dwie grahamki i dwie z dynią. Powinienem wyciągnąć. No, mieliśmy bułki, bo apetyty są nadal.
niestety. Został zakupiony hot dog. Tylko że aż mi się źle mówi i aż mi gorąco, bo sobie zażyczyłam z pikantnym sosem. Ale dobry, tylko pieczę. I kebab. Z drobiową kiełbaską, parówką. Mężu jadł kebab. A jeszcze wziąłam słonecznik, taki mały. Bo chciałam ten z przyprawami. W Żabce kiedyś kupowałam, nie? Ale nie było, był tylko taki. Więc wziąłam na później podziubać. A tu teraz tak patrzę, że... Kipi! Że tu ledwo co jest. Papi. Kipi i nie kipi. Mi się jakieś ścierku przydało. No, ja mam wszystko w chemii. Tu miałam ściereczki, nie mam już. Co nie mam już? Ręcznika papierowego. Ja tu mam ściereczkę. Ściereczkę mam. Podniesiesz ten garnitko? No bo wiesz, od razu włączyłam. O, postaw. A ona przecież nie zdążyła wystygnąć. Więc co, Rysiu? Czekaj, mi zaraz padnie, jeszcze się poleje. Ustawię tu na chwilę. No, mężu myję kary. A potem idę rozpalać. A potem idzie żeby grzanie w dupkę było. Nie? Tak, będzie grzanie w dupkę. Daj z powrotem tą zupę. Bo nie wiem, czy piersi wyciągnąć, czy z tego kurczaka. A to będziesz pewnie rzeczywiście robił? No nie wiem. No to dupka. Ja nie będę kontaktował. Czy mi się będzie chciało? Bo znalazłam paczkę jeszcze. Tutaj, że mam tortilli. No, mam sałatę. Te sałaty, co kupywałam. Ona jest do 28 listopada ważna. Znaczy mam ten miks zielony taki. Kapusty zresztą jeszcze mam tu. Jest żółty ser, jest pomidor, jest ogórek, jest papryka. No tylko pytanie, czy z tego mięsa z rosołu, czy pierś? Może wyciągnę pierś. Rób tak pierś. Czy jak myślisz? Tak to leży. Rysiek! Rysiek szaleje. No. Dobra. Dobra robła. Dobra, i tak muszę poczekać, aż to pomyję, poumywać. No, jest niestety tak. Tak. Wstawię te buraki. Na wieczór zrobię zalewę. Znaczy na wieczór, później w sensie. Do słoiczków damy już. No. Myślę, że tak zrobię zalewę, szklanka octu. Szklanka cukru. I zobaczymy, bo chcę, żeby była kwaśna i słodka jednocześnie. Albo szklanka octu i półtora szklanki cukru. Chcę się zobaczyć. Już będziemy później na smak lecieć, nie? No, ale będziemy robić w każdym bądź razie. Dobra, ta kiełbaska. Taka smaczna, wędzona, wędzony kurczak. Ale już mi się gorąco zrobiło. Teraz bym nawet powiedziała, żebyś nie palił w piecu. No, ale i tak rozpalę. Ma być minusowo, nie będzie minus jeden znowu. No, no tak. To palę. Teraz się rozpali, Jezu, to.
Ja się wypierzę drugie pranie, pójdę powiesić. No to ci są garnek. To ten garnek tu postawię. No postaw ten garnek. Tylko właśnie nie wiem, czy z tego mięsa zrobić, czy te pierś wyciągnąć, bo to jest zamrożone. Bo ty i tak nie jesz mięsa z zupy, nie? Znaczy kurde, ja nie lubię, bo ono jest takie rozmyłane za bardzo. Rozmyłane. Dobra, wyciągnę. Do wody. Za 2-3 godziny powinno się odmrozić. A jest jeszcze wcześniej, nie? 12, no. Po 12 dopiero. Chociaż przed chwilą było po 10, to ja nie wiem. No, to robimy. Co mamy robić? No, już mamy pogotowane. Kawkę pijemy. Zrobiłam kawkę. Bo się tak ległam. Oglądaliśmy film w ogóle fajny. Fajny, nie? Na YouTubie to sobie zobaczcie. Tytuł jest Poprzednie życie. Z tym aktorem, co grał pianistę. W filmie pianista. No tego pianistę. No. Nie wiem, jak on się nazywa. Jakoś tam. Bardzo fajny film. Taki trochę o duchach. No. Lubimy takie, to nam się podobał. A tu już mam buraczki ugotowane, obrane. Tu mam te malutkie. A tu mam te wielkie. Te wielkie przed chwilą obrałam. A tu mam te takie średnie, nie? Takie średnie. No to te malutkie damy w całości, a te zetrzemy, te duże z tymi. Też damy do słoiczków, tu już sobie pomyłam słoiczki. Tylko nie wiem, kurde. Jakbym miała zakrętki później do tych. A tu jest zupka. Proszę bardzo, gotowa. Z minsem. Obrałam te udka. Jest taka zupka. O Boże. I wszystko w burakach, nie? Wszystko w burakach. Oczywiście. Bo nie wiem, czy te w całości dać. W całości dać do mniejszych, a to dać do większych. Nie wiem, nie mam planu. Tak mniej więcej rozmiarami to damy. Oczywiście nie widzicie. Ocet nam przeszkadza. Zaraz zrobimy zalewę. Będziemy zalewać. Ale mnie zmuliło. O matko. Się już kurde ciemno robi, to już się gęba drży. Nawet. A czego tunela lezie?
Czego? Nie no. Czego chciała? Buraka? Nie. To co mnie zawraca? Gitarę. No a tamte zetra, ale nie wiem, na wiórki zetrzeć czy tak drobniej? Jak ci wygodnie? A mi obojętnie. Przecież. O, akurat wyszły takie cztery słoiczki. Paczta. Jak pięknie. Pięknie, pięknie. Aż dupa mięknie. Mamy. Tu mam takie całkiem, całkiem malutkie. A tu mam to ćpinkę większe. No. Teraz sobie będziemy zalewać, a sobie zrobimy najpierw zalewę przecież, nie? Nela zostaw. Obserwujemy. Teraz ucieka. Chciałam ją nakręcić, tu ucieka. Patrz, jaka cwaniara. Nie, już. Nie. Ona nie chce, no. Ona za darmo nie będzie gwiazda tu się pokazywać. Nie, nie, nie. Bo jeszcze tu mam resztki, nie? Z tych buraków ubranych. Trzeba to wynieść. No i robimy tak. I to tortillę będziesz robić? Nie wiem, jak coś to później, jeszcze mięso się nie rozmroziło. Daj mi spokój, jestem taka nażarta od wczoraj, że... Odbyś zjadł, zupę zjedz. Bęben wybuchnie. Jezus Maria, włączyłam garnek pusty. Aż tu się... Matko Święto. Dajemy szklankę. Znaczy... Szklankę mam na myśli... Szklankę, kubek, wiecie, ta sama pojemność, nie? Żeby była... Ja mam taki kufelek, nie wiem ile ten kufelek ma, 300? No to daję to cukru. Tyle samo octu i zobaczymy. Tyle samo, w sensie tą szklankę, nie? Dajemy octu. O, od razu się gotuje. Łyżkę płaską soli damy. Kaj sól. Kaje sól. Dajemy płaską łyżkę soli. Do tego. I tyle samo wody. I zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Smakowo. To coś tam jeszcze dodamy, nie? Bo i tak chyba mam za mało tej zalewy. Nie wiem, ile mi tych tartych wyjdzie. Kuźwa, to zawsze jest problem z tym, zawsze.
Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Dobre chyba. Gdzieś tu miałam ten gorczycę. O, ten gorczycę. Tak po parę gorczyców. Sobie nie wiem, czy cebuli też dać. Daj. Nie będę dać cebuli. Takie zrobię zwykłe, a wiesz, później mogę cebulkę dokroić zawsze świeżą, nie? Do buraków. Ważne, że są gotowane i ten, i tamten. Chyba takie zwykłe zrobimy. Już. Tak się rozglądam, czy gdzieś nie mam jeszcze starej zalewy. Starej w sensie z poprzedniego razu, bo ja zawsze zostawiam w słoiczku sobie, ale nie mam go. Chyba zużyłam. Jezu, strasznie mnie zamuliło. Najgorzej się położyć. O, już się wszystko ten, zaraz wam powiem. Bardzo słodka, bardzo octowa. Takie chodziło. O takie chodziło. Więc wam mówię, jak lubicie takie mocne smaki, aż zatyka. To tyle cukru, tyle octu, tyle wody. No jakaś tam pojemność, nie? Żeby było to samo. I sól. Ja dam, no, tak płaską łyżeczkę, nie? Można powiedzieć. Jest ideolo. Więc już nic nie zmieniam. Bierzemy się za tarcie. Chcesz grube czy cienkie? Grube. Grube. Wiórki, czyli grube. No, no to trzemy. Tak dużo tych buraków nie wyszło, całe wiadro było, a tu... A tu tyle, no, ale zawsze coś będzie. Jeszcze takie pyszne są te buraki. Jeszcze nasiona zostały. To. W przyszły rok wysieję wszystkie nasiona, jakie mi zostały. Będzie dużo buraków. Są naprawdę bardzo smaczne. Nie są ani gorzkie, nie są nic. Szybko się gotują. Po prostu smaczne. No to ja ścieram, bo nie będę tak ścierać. Po co? Ścieram i się widzimy przy zalewaniu. No, starłam już. Tyle wyszło. Startych.
Mam nadzieję, że wszystkie, że tu mi się nie wyłoni jakiś. W całości. Ja też wybrałam te słoiki, a nie wiem teraz, czy ja mam poprzykryczki do nich. Coś tu jest, to może będzie. A jak nie będzie, to ja nie wiem. To ja nie wiem. Najpierw sobie wrzucę trochę gorczycy. Czy ja nie wiem, czy ta gorczyca do boraków jest potrzebna. Ale po parę. Parę niech będzie, nie zaszkodzi, nie zaszkodzi. Będziemy teraz ładować. Aha, bo ja mówiłam, widzimy się jak przy zalewaniu i wzięłam i zalałam, nie? Te w całości. No, przepraszam. Mężu poszedł po pranie. Bo jest ciemno. Teraz będzie... Nie wiem, jak on teraz bierze, bo się wybierał pół godziny. To, wiecie, to tak trzeba zacząć prosić 3 godziny wcześniej. Bo to... Nie zawsze tak działa. Przynajmniej u mnie. No ale trudno. Niech się teraz chłop męczy. To jeszcze będę pranie składać. A mam tam... Wciul! No. Szukam inne słowo, ale... Ale wciul. Skarpet. Praktycznie jedna cała pralka była skarpet. No i widzicie, robię takie zwykłe, po prostu ugotowane. One są same w sobie dobre. Ale później po wyjęciu na przykład można dać do miseczki jeszcze fajnie sobie doprawić, nie? Tam cebulką, czosnkiem. Czy tam czymś. Na co będzie ochota. No. Ale ja robię je w tej zalewie, więc za dużo by jeszcze zalewa. Bo chcę mieć takie, wiecie, ostrokwaśne, co ja gadam? Jakie ostrokwaśne? Nie ostrokwaśne, tylko słodko-kwaśne. No, dam tu takich mniejszych słoiczków, bo to się otworzy, się od razu zużyje. Chociaż buraczki u nas schodzą. No, ale czasem się zdarzy, że ktoś akurat nie ma ochoty i stoi, nie? Później taki otwarty. A jak już człowiek się zdecyduje zjeść, to już się okazuje, że już za późno. Tu mam jeszcze słoiczek. Chyba nam starczy. Albo nie. Myślę, że na zupę też będą bardzo dobre. Że sobie tylko ugotować, wiecie, jarzyny.
jarzynę z ziemniaczkami. Jakby ziemniak nie był jarzyną, nie? Powiedziała, co wiedziała. A tu doładuję trochę więcej, bo... No. Za dużo nie wyszło, ale troszkę wyszło. Zawsze to swój buraczek. Będzie. Mówię, w przyszłym roku więcej posadzę, bo mam jeszcze nasiona tych buraków. Przypominam, że kupiłam w Dino. Jakieś takie chyba zwykłe, najzwyklejsze w takiej większej paczce, a są naprawdę mega, mega dobre. No. To mamy. Ja będę pokrywki szukać. Będę zagotowywać, nie? A wyszło nam tyle. 6 słoiczków. Tylko teraz to mi nie starczy zalewy. Chyba. Albo. Albo starczy. No. Ej, na chwilę zostawię, bo jej trochę przycisłam, żeby to tam ta zalewa tak fajnie weszła pomiędzy, wiecie, tak z godzinkę je zostawię. Ewentualnie jeszcze doleję. A tu się zmieni. Poprzykrywam i zagotuję, nie? No i to będzie. No. To więc mamy 6 słoiczków tartych, 4 słoiczki takich malutkich w całości. Jest. No, zaraz jeszcze powynoszę te resztki. Wezmę tą pierś do prawie, bo ona jeszcze tak jakby lekko w środku. Ale już ją pokroję do prawie. To zrobię te tortille im na kolację. No i to wszystko na dzisiaj będzie. No, już więcej nie zamierzam robić. No i pranie poskładam, nie? Ale to już to nie będę wam kręcić, jak ja pranie składam. Jak się denerwuję. No. Także ja kończę swoją robotę. A wam życzę miłego.